Szef Kancelarii Prezydenta Władysław Stasiak, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Czy prezydent zrobi coś dla uratowania Mariusza Kamińskiego? Dla przestrzegania prawnością. A ma jakieś tajemne sposoby na przekonanie premiera, żeby tego nie robił? Znaczy ja myślę, że tutaj podstawowym sposobem jest po prostu prawo. Trzeba przestrzegać ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Funkcja szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego jest kadencyjna i wyraźnie wynika z ustawy, że wyłącznie pod ściśle określonymi warunkami prawnymi można odwołać przed upływem kadencji. Uważa pan, że dzisiaj te warunki prawne zachodzą? Krótko mówiąc, czy premier ma prawo dzisiaj odwołać Kamińskiego, czy nie? No jakoś ich nie wskazał. No rozumiem, że jakiś wniosek przysłał. No, tylko, że bez wskazania jakiegokolwiek uzasadnienia. A to jeśli jest jednozdaniowy wniosek, że pan premier zamierza odwołać. Prezydent oczekuje innego wniosku? No nie, już ustosunkuje się do tego, jak jest. Rozumiejąc sytuację trudną rządu, no to ustosunkuje się do tego tak, jak i przysłano. A uważa pan, że są powody, żeby Kamińskiego odwoływać? Jeszcze raz powiadam, proszę wskazać podstawę prawną. Nie uważa pan, że Kamińskiemu zaczynają puszczać nerwy? Ale jeszcze raz powiadam, to są ściśle określone warunki. Nie uważam, że puszczają nerwy Kamińskiemu, ale nie, panie, są ściśle ministrze, określone... Rozsyłanie do wszystkich świętych materiałów operacyjnych CBA zamiast prowadzenie śledztw i prowadzenie dalszych działań operacyjnych. To też jest. Panie redaktorze, a jakaś ciekawa rzecz, że pan mówi szaleństwo, rozsyłanie, tylko jedynie CBA dostrzega patologię życia publicznego, inne służby nic nie dostrzegają, ale też nic nie wykrywają. Panie ministrze, ja nie jestem jakimś... Przykry sposób. Ja nie prowadzę jakiejś świętej wojny z CBA. Zawsze mówiłem, że uważam, że ta służba jest potrzebna, ale jeśli przez 4 miesiące CBA nie uważa za stosowne powiadomienie prokuratury o tym, że działo się coś ze stoczniami i w przeddzień odwołania Mariusz Kamiński uważa, że musi powiadomić wszystkich świętych w państwie o tym, że tam się działo coś złego, no to jest szaleństwo. Tak służby nie działają. No nie, powiadamia też prokuraturę. Tak, potem jak już powiadamia kancelaria premiera. Poza tym nie wszystkich świętych, tylko podmioty wskazane w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, bo to jest zgodne z tąż właśnie ustawą, więc wszystko odbywało się zgodnie z prawem. A poza tym proszę zwrócić uwagę, że jeszcze niedawno, jak pan mówi, wszyscy święci, ale to pan minister Grat i służby zaangażowane w tak zwaną tarczę antykorupcyjną, twierdziły zgodnym chórem 10 września, że wszystko jest w porządku w sprawie stoczni szczecińskiej w tym przypadku. No więc wygląda na to, że ci rozsyłający jednak przynajmniej stwierdzili pewne, a nie pewne, bardzo poważne nieprawidłowości. Pan mówi Kamiński, proszę wskazać prawo, no jest w ustawie o CBA napisane, że szef CBA powinien wykazywać się nieskazitelną postawą moralną, obywatelską i patriotyczną. Tak i jest. To, co dzisiaj robi Kamiński, jak rozumiem, można dyskutować, czy to jest nieskazitelna postawa. Czy to nie jest zaangażowanie polityczne? No zaangażowanie, ale co, wykrywanie afer jest zaangażowaniem politycznym? No to ja mam inny pogląd na tę sprawę. Robienie wokół tego politycznego huku zamiast działanie zgodne z modus operandi służb. No tak, ale ja nie widzę, żeby Mariusz Kamiński robił, czy CBA robiło huk polityczny, tylko raczej, przepraszam bardzo, no jeżeli FBI w Stanach Zjednoczonych zatrzymało gubernatora stanu Illinois, przyjaciela Baracka Obamy, aktywnego działacza Partii Demokratycznej, pod zarzutami korupcyjnymi. To czy ktokolwiek w Stanach Zjednoczonych, czy Partia Demokratyczna mówi, że to jest brudna rozgrywka polityczna, należy odwołać szefa FBI? Panie ministrze, jeśli zatrzymało, to świetnie, bo na tym polegają właśnie działania służb. Tylko nie chce, by kogoś zatrzyma, niech kogoś złapie na gorącym uczynku, a nie rozsyła materiały operacyjne, do kogo się dano. No nie do kogo się dano. No to się rozumiem, nie zgadzamy. Pan uważa, że CBA robi co może i robi za świetnie. Nie. Zaraz, żebyśmy już naprawdę sprecyzowali. Nie do kogo się da, tylko do podmiotów wskazanych w ustawie o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. To jest wyraźnie napisane w tej ustawie. Jeśli premier bez opinii prezydenta odwoła Mariusza Kamińskiego, prezydent będzie go stawiał przed Trybunałem Stanu? Na razie mamy nadzieję, że pan premier będzie przestrzegał prawa. Niewątpliwie będzie to bezprawie, jeżeli odwoła bez opinii. Bezprawie, które owocuje Trybunałem Stanu? No to zobaczymy w konsekwencji. Natomiast na dzisiaj powiem jedno. Będzie to z pewnością bezprawie. Bezprawie? Ale prezydent ma prawo do stawiania, do składania wniosków o Trybunał Stanu dla premiera. Więc pytam, czy taki wniosek zostanie rozważony. Na razie tylko apelujemy do tego, żeby pan premier postępował zgodnie z prawem. Bo rozumiem, że czego właściwie by nie zrobił? Bo jeśli odwoła na podstawie tego wniosku, który przysłał do prezydenta, też będziecie uważali, że to będzie bezprawne. Nie, na razie, panie redaktorze, na razie to jesteśmy w takiej sytuacji, że pan premier wyznaczył termin, chociaż tego nie ma w ustawie, zaopiniowania, a to już jest niezgodne z prawem. No ale po drugie, nie podał żadnego uzasadnienia w swoim wniosku, właściwie z jakiego powodu chciałby. Kiedy będzie formalna odpowiedź prezydenta i opinia prezydenta? Na pewno wkrótce, ale na pewno nie. Bez zbędnej zwłoki. Nawet tego sformułowania nie ma w ustawie, żeby nie było ma, to prawda, nie ma żadnych terminów. Ale na pewno będzie bez zbędnej zwłoki. W tym tygodniu? Proszę się nie martwić, na pewno nie będzie zwłoki w tej sprawie. A czy prezydent uważa, że powinna zostać z nim skonsultowana także kwestia następcy Kamińskiego? Znaczy to prawo przesądza każdy
potencjalny szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jak zresztą w przypadku pozostałych służb, ale tu przypominam, mamy kadencję, każdy szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego podlega opiniowaniu przez prezydenta. Nie, to nie jest kwestia widzimy się, czyli tylko premier, zasady prawne. Czyli premier de facto nie może dzisiaj powołać nowego szefa CBA, bo do prezydenta nie przysłał jeszcze wniosku o powołanie nowego. No na razie po pierwsze nie odwołał szefa CBA. A nie może w jednym ruchu odwołać Kamińskiego i powołać nowego? Na razie nie odwołał szefa CBA, na razie nie odwołał, nie uzyskał opinii prezydenta, na razie nie wskazał podstawy prawnej odwołania przed upływem kadencji, więc myślę jeszcze dużo obowiązków prawnych, jeżeli by przestrzegać prawa, do wykonania. Dzisiaj kandydatury na następcę Kamińskiego nie ma? No ja nic o tym nie wiem. A są wnioski o odwołanie ministrów? A tak, o odwołanie, tak. Których? No trzech wymienianych, czyli pana premiera Schetyny, pana ministra Czumy, pana ministra Drzewieckiego. To już nawet jest parafowane postanowienie. Kiedy wpłynęły? Kontrasygnowane. Kontrasygnaty wczoraj po południu. Przepraszam, ministra Drzewieckiego wcześniej. Prezydent z pełną pompą będzie odwoływał tę trójkę? Nie, no jest prośba ze strony rządu, żeby odesłać pocztą i to już sobie tam w kancelarii premiera poradzą wszyscy. Naprawdę? Z tak. Tylko bardzo przestrzegam... To jest prośba, żeby nie było uroczystości odwołania, żeby było przesłanie pocztą? Tak. Natomiast bardzo przestrzegam przed powoływaniem w tym trybie, bo tu już tam też pewne drobiazgi z konstytucji przeszkadzają. Znaczy pocztą nie możecie przesłać powołań? Polecałbym nie próbować tego. A jest jakoś umotywowana ta prośba o pocztowe przesłanie odwołań? No nie. Po prostu jest prośba, żeby się nie fatygować. Tak? Nie, no to prześlemy, nie ma problemu przecież. Szef Kancelarii Prezydenta, człowiek bezproblemowy. Dziękuję bardzo. No, różnie z tym bywa. Dziękuję bardzo.